Szanowni Państwo, zorganizowane grupy, które wręcz można nazwać bojówkami, bo na niektórych spotkaniach pojawiają się te same twarze, próbują zakłócić nasze rozmowy z Polakami. Mam jeden komunikat. Będziemy rozmawiać. Żadne krzyki nie przerwą tego dialogu. Te krzyki również nie przykryją braku programu. Niestety brak programu, brak konkretnych działań dla Polski, dla Polaków wyraża się przez opozycję nasyłaniem takich zorganizowanych grup, ale informuję i przekazuję. Ten dialog będzie trwał. Będziemy rozmawiać z każdym, będziemy mówić o tym, co zrobiliśmy, co zrobimy w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Bierzemy się do pracy i planujemy kolejne spotkania. Bardzo dziękuję.